Na Dolnym Śląsku działania przeprowadzono na terenie czterech powiatów: wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. Policjanci dotarli do 12 osób, wobec których istnieje podejrzenie o tego typu przestępstwa. Po sprawdzeniu mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 9 komputerów stacjonarnych, 2 laptopy, ponad 2300 płyt CD i DVD, 275 kaset VHS oraz dyski twarde, dyskietki i przenośne pamięci. Wszystkie zabezpieczone nośniki zostaną szczegółowo przebadane przez biegłego. Jednym z zatrzymanych jest 45-letni mieszkaniec z Legnicy. Tylko u niego policjanci znaleźli 520 płyt, 275 kaset wideo. Już wstępna analiza zabezpieczonych tam nośników potwierdziła, że znajdują się na nich materiały zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia. Obecnie w powyższych sprawach wyjaśniane są szczegółowo wszystkie okoliczności. Przypomnijmy, że za posiadanie oraz rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Młodszy aspirant Paweł Petrykowski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.